XXI-wieczna zemsta. Rejent z Cześnikiem od lat toczyli spór o mur, który stał w poprzek alei. Rejent ostatnio różowo-zielonymi farbami upstrzył ów mur w Esy floresy, a zhańbiony graficz Cześnik, chcąc, by jego zemsta była niegorsza, na łapu-capu ze spichrza wyjąwszy pędzle, postanowił schlapać brudno-czerwoną mazią malunek Rejenta. Rejent, widząc nadbiegającego żwawo sprzeciwka swego adwersarza, stanął naprzeciw z niechęcią. Narastał w nim sprzeciw. Naprawdę chciał przegonić wstrętnego cześnika, więc by na pewno użył swej puszki spreju, gdyby nagle nie usłyszał przeraźliwego rzężenia. Wtedy się żachnął. Mruknął coś, zniechęcony. Pomyślał przez chwilę: Może by i warto znokautować przeciwnika swego, ale wytrzymać te dźwięki nie sposób zbyt długo. Rzucił więc pędzle i puszki do kosza stojącego nieopodal i poszedł do nieodległego domu szukać wojny cichszej. Uczepił się jak rzep psiego ogona tej nienajgłupszej myśli. Nie chcąc czynić huku ni harmideru, zasiadł do komputera i zaczął buszować po internecie, aby znaleźć jakiegoś nieprzeciętnego kocmołucha, któremu mógłby utrzeć nosa. Wkrótce jednak, zrażony bezskutecznym czyhaniem na wroga, porzucił te poszukiwania. W końcu, nie wiedząc co czynić, włączył leżącego niedaleko laptopa. Tenże się rozgrzał, ekran rozgłysł i ukazał się napis: Jeśli nie chcesz mojej zguby, więcej bajtów, daj mi luby.